Hej, cześć! Ja jestem Cydia, przed wami przedostatni odcinek z gry, która się zwie Klonoa. Właśnie. Ruszamy do wielkiej świątyni słońca. Odkrywamy, że nasza rybia przyjaciółka potrafi latać, więc całkiem miło. A wybaczcie mi, nie wydaje mi się, że mogę was zabrać dalej. Aha, rozumiem, w porządku. Dzięki za to, co zrobiłaś. Dalej, ruszymy sami. Klonoa, bądź ostrożny. Pomyślę nad tym. No, nie spodziewałem się takich widoków po świątyni słońca. Więc to świątynia słońca. Wow, co za miejsce. Klonoa i co? Hiupo, tak? Czekaliśmy. Co wam tyle zajęło? I ty jesteś? Jestem kapłanem Solarem z Astory, świątyni słońca. I tak samo tutaj Soleil. Witajcie, w samą porę. Wiedzieli, że przyjdziemy. Ciekawe dlaczego. Swoją drogą widzieliście, żeby jakaś paczka dziwaków tutaj przyszła? Tak. Proszę, patrzcie na to. Te cztery piedestały. Kula musi zostać umieszczona na każdym jednym z nich, aby otworzyć drzwi do ołtarza. Ale te kule zostały zabrane przez wiernych Gladiolusa. Niestety, my nie jesteśmy za dobrze w walczeniu. Masz na myśli, mięczak jest nas. Proszę, czy możecie nam pomóc odzyskać te kule? Myślisz, że są wystarczająco silni? Błagamy was! Zrobi się nieprzyjemnie, jeśli zawiedziecie. Czekajcie! Pożyczylibyście wasze latające stworki. Byłoby nam dużo łatwiej. Co zrobimy? Jak to co zrobimy? Musimy to zrobić, dorobić im te kule zgubione, kolorowe. No to co? Oczekuję, że będzie to taki ogromny rozdział podzielony na cztery części. Wow, co tu się stało? Uderzyłem w to i nagle się rozpikselizowało. Staliśmy się jakimś bogiem pikseli. Z tamtej perspektywy wyglądało tak, jakby no nie była dużo odległość, żeby przeskoczyć. Jak się okazuje, było to bardzo dalekie od prawdy. Więc, no mamy faktycznie wiele dróg. A że cztery. W tym jednym poziomie. No tutaj akurat chyba mogę spokojnie samemu zeskoczyć za to. Już w drugą stronę byłoby dużo łatwiej. No, z pomocą pewną. Ej, co tam się stało? Przeskocz nad nim, omiń to. A to z tyłu jest, okej. To nie zauważyłem, wcześniej. Złapałem to w końcu, czy nie? No myślę, że tak, aha. Jedna droga jest na prawo, jedna na lewo. No to zacznijmy od maksymalnie lewej strony i tak na prawo potem będziemy... Jak to się stało? Jak ten zasięg ciebie niby nie złapał? Już chyba nawet tam można było zauważyć. Wypatrzeć w tle. Ej, serio? Byłem przekonany, że mogę tam po prostu stanąć i nic się nie stanie. Te koła potrafią być bardzo denerwujące przez to, jak wydają się one spore, ale na ich brzegach za bardzo stanąć nie możemy sobie, przez co no czasem może wydawać się, że niezbyt jest powód, żebyśmy ginęli, a tu giniemy. Mam. Ale mogę na tym stanąć, prawda? Na tym chyba też. O! Ty mi w czymś pomożesz? Poszło. Jest to taka znajdźka typu nie musisz do niej podchodzić. A to ogólnie zajęło mniej niż myślałem, więc te cztery kule, wychodzi na to, znajdziemy sobie od razu. W sensie, że na jednym poziomie, a nie cały rozdział będzie poświęcony na nie. Mogę tak ci zrobić. Aha. Zawsze mnie drażni, że no, tak trzeba idealnie zaatakować, żeby ich złapać. To chyba wiać? A, z tyłem lecisz. Grzać nie przestaje, ale też potrafi przygrzać czasami mocniej. Mam wrażenie, że nigdy wcześniej to się nie stało. I pierwszy raz tak właśnie się stało dopiero po tym, jak tam podszedłem. Możesz? Dobra, ale czy to są faktycznie przejścia? Nie. Znaczy, myślę, że są, ale jeszcze dla nas niedostępne aż do... Zaraz. Ale trochę nie rozumiem. Bardzo dużo nie rozumiem. Już rozumiem, ale naprawdę nie myślałem, że o coś takiego mogą tutaj nas prosić. Jeszcze raz. Wystarczy stąd?
prawie. Trzeba jednak trochę się postarać. Trzeba jednak dużo się postarać, jest. Zawsze się boję tutaj skakać, bo myślę, że on lata tam, gdzie ja wskoczę. Tak nie jest. Dobra, myślałem, że mamy pół serduszka przez ten cały czas, więc się strasznie bałem cokolwiek robić. No to chyba jest zbyt gorący, żeby tam coś robić. Co się z muzyką stało? O, nie da się tak, szkoda. Może jednak? Nie, no raczej nie, raczej musimy sami tam podlecieć. Mhm. Aha, teraz dopiero tutaj się dochodzi. Ale co, będę musiał znowu w kółko biegać? Nie zdejmiecie teraz tych krat ze mnie? No takie trochę denerwujące. Nie, żeby było daleko jakoś. W sumie się wracać. Bardzo niedaleko jest, więc no... Nie można na coś takiego narzekać chyba. Cały czas nie udało się znaleźć praktycznie wcale. Wow. Wow. Wow, 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 wow! Zaraz... Wejdź tam! Co mam zrobić? Hurra! Muszę was do pomocy wykorzystać? Właśnie, o, jakie dobre, jakie dobre, jakie dobre, jakie świetne! Jakie to było piękne! Jakie to było fantastyczne! Weź zegarek, myślałem, że od razu przeniesie nas, jak tylko tą kulę podniosę do tego pokoju. Dużo bardziej jest to mechaniczne miejsce takie. Maszyn pełne. Po takiej świątyni słońca spodziewałbym się jakichś takich starożytnych mechanizmów, a te nie do końca dają mi takie wrażenie. Wystarczy, to nawet nie było tak daleko. No nie mogę się doczekać, aż ta gra naprawdę dołoży nam jakieś niesamowite rzeczy związane z takim łączeniem skoków. Jeśli w ogóle coś takiego się jeszcze pojawi. Bo jak na razie, no nie było wiele z tym zrobione. Raz czy dwa mieliśmy takie sytuacje. Ale poprzednia sytuacja mnie nauczyła, żeby zwracać więcej uwagi na otoczenie, chociaż kompletnie nie myślałem, że jestem w stanie tak daleko rzucić wtedy. I właśnie dorzucić do tamtego. W to akurat mam rzucić, prawda? Po ciebie pójść? Dorzucić do tamtego mechanizmu. Nie tak miało być. Ustaw się na brzegu. I te... Nie tak. To się ciągle tu dzieje. Bardzo mało tutaj ta gra ostatnimi czasy daje takich ciekawych przeciwników, którzy mają różne funkcje. Spodziewałem się naprawdę wielu rzeczy w tej grze. Jak już w pierwszym poziomie mieliśmy taką fajną akcję z przeciwnikiem, który pozwalał nam lecieć wyżej, to nawet jego nie spotykamy w tej grze często, ale liczyłem na to, że będzie jakiś przeciwnik, który daje nam super szybkość, gdy go złapiemy. Taki, który nam daje, nie wiem, możliwość strzelania z niego po tym, jak się go złapie, czy różne takie rzeczy. No myślę, można wiele z tym konceptem zrobić, a jak na razie bardzo mało takich rzeczy tutaj było, a trochę szkoda. A, znowu ty. Na zmianę lecą? Co ze złotym trzeba zrobić? To ciekawe. Dobra, już po prostu niech oberwę. Trzecia kula. Nie było trzeba strasznie daleko po nią biegać. Znaczy, po samą kulę nie, ale do tego rozgałęzienia. Droga nieduża. Platforma typu ruszy się dopiero po tym, jak do mnie wskoczysz. No jakby był to crash, można byłoby po prostu w tamtą stronę skoczyć i to zebrać. Ale... No... Crashem to nie jest, chociaż... Tutaj też spodziewałem się dużo więcej fajnych rzeczy zrobionych z tym. Jak ta gra jest trójwymiarowa. Myślałem, że naprawdę zacznie się to fajnie łączyć, kręcić. Będzie więcej mechanizmów tego typu, jak na przykład takie rzeczy, że w tle musieliśmy coś rozbić sobie. Nie było tego aż tak dużo. Tutaj sam nie wiem, co mam zrobić. Mogę to na pewno sobie rozbić. Wow, myślałem, że ta platforma z tyłu jest, nie z tyłu, a była. Z tyłu. Mogę z ciebie się odbić. Mogę ciebie złapać, ciebie rozbić.
Okej. Po prostu musiałem poczekać, aż platforma będzie w dobrym miejscu. No wcześniej mało takich rzeczy było. Do tej pory zwykle, no od razu mieliśmy platformę, czekać nie musieliśmy i po prostu dopiero gdy my stanęliśmy, to się ta platforma zaczęła ruszać, jeździć, skakać. I co, drzwi się otwierają do świątyni? No tak by wychodziło. Dzień dobry, hej, cześć, co tam? U was słychać? Będziemy z jakimś boostem teraz rozmawiać. Dobra, robota, nieźle. A nie, dobra, jest to taki forma telefonu z tamtymi. A nie, oni przyszli do mnie. A to jest teleport. No dobra, dobra, dobra. Naprawdę nie myślałem, że teraz nagle za mną się pojawią. Ścieżka została otwarta. Najwyższy kapłan będzie zadowolony z tego powodu, więc co? Macie nasze pozwolenie do boju. Teraz dopiero? Co teraz właściwie? Zaćmienie? To jakiś żart? Myślałem, że dadzą nam, żebyśmy z nimi podatali sobie. Gladiolus. On ma naszyjnik. Oczywiście, głuptasie. Gladiolus? Ciemny duch Gladiolus jest opętany przez koszmar. Obudził się ze swojego snu, który trwał 3000 lat i teraz pragnie zemsty. Innymi słowy, pan zło we własnej osobie. Cały czas jednak mamy czas. Idź do ołtarza, zanim pieczęć zostanie zniszczona. Na co czekasz? A co z wami? Jesteśmy pacyfistami, 100% pacyfizm. Jesteśmy mięczakami, co ty gadasz? Ja, też fakt, więc idź sobie. No, pomiędzy światłem i ciemnością. Co jest? Trzeci jakiś typ? Hej, czy wszystko dobrze z tobą? Dzięki. Zostałem zaatakowany. Kim jesteś? Jestem najwyższy kapłan Moire. Jestem opiekunem tego sanktuarium. Klonoa. Musimy... No właśnie, gdzie jest Gladiolus? Spóźniliście się. Księżycowa brama została otwarta. Królestwo z legend powróci niedługo. Tak nie może być. Księżycowe Królestwo pochłania moc snów i kształci Fantomile. Czyli wszystko to, co widzicie tutaj. Gladiolus chce zastąpić te sny koszmarami i wypuścić zło do tego świata. Nie poddawajmy się. Nawet jeśli Księżycowe Królestwo się pojawi, cały czas możemy zatrzymać Gladiolusa. Masz rację. Musimy się spieszyć, zdążymy na pewno. Dobra, spoko. No, to co? Robicie co możecie, nie mam innego wyjścia. Do sanktuarium, okidoki. Zaćmienie daje siłę złu. Więc wykorzystajcie swoich przeciwników, gdy jest jeszcze światło. Gdy jest jeszcze światło. No liczę na to, że jakieś wielkie zło się pojawi i to wielkie zło pozwoli nam na nowe, bardzo interesujące rzeczy. Wow! Jest faktycznie tutaj sporo tego Au! Nie rozumiem tego, mogę cię zła... Dobra, masz dwie formy. To co nieco wyjaśnia. Ale nie tak wiele, jakbym chciał. Aha, wszystko jasne. Mniej więcej, przynajmniej. Więc... Wszystko tutaj ma dwie formy. Światło i ciemność. Nie trafiłem? Czy co się stało? Nie jestem pewny, czy za pierwszym razem trafiłem, czy ma to dwa ustawienia po prostu. Wow, nawet z rąk mi zabierają. Nie myślałem, że aż tak źle tutaj będzie. Zaraz. Dobra, ma tu dwa ustawienia faktycznie. Więc wielokrotnie będę mógł go tutaj sobie to na różne sposoby przełączać. Wow, to fajne. To interesująca sprawa. Zdążysz? Zdążysz? Jasne, że zdążysz. Więc mamy tutaj wiele rzeczy związanych z tym światłem i ciemnością. Wracę jeszcze raz na górę. Myślę, że jakoś w ciekawy sposób to zrobię. A jak najbardziej... Ej, miałeś się odbić od niego. Chociaż już nie jest to problem. Dobra. W końcu po długiej przerwie wracamy do naprawdę interesujących tutaj rzeczy w tej grze. Bo ta mechanika tutaj zmiany światła, która sprawia, że i świat, i otoczenie, ale także wszyscy przeciwnicy wchodzą w swoje nowe formy. Jest to jak dla mnie całkiem fajna
interesująca sprawa. Czy muzyka też się jeszcze jakoś znacząco zmienia? Miałem wrażenie, że coś tam się z nią dzieje, ale w sumie nie miałem do końca czasu, aby temu wszystkiemu się przyjrzeć. I w obu wersjach, w obu światach jestem w stanie przejść tam dalej, tylko w jednym wymiarze za pomocą przeciwników, w drugim za pomocą otoczenia. Aha, zwykle takie czarne miejsce z... Poważnie? Poważnie? Zwykle takie tło wskazuje na to, że... Wow! Wow! Jakie to zło jest, po prostu, faktycznie koszmary tu są. I ciekawe, czy na początku tego poziomu te platformy, które mogą się pojawiać i znikają, do czegoś konkretnego prowadziły. O, jak pięknie. No to już faktycznie są dużo bardziej takie klimaty pasujące mi do Świątyni Słońca. Chociaż to głównie za sprawą tej kolorystyki złotej wszędzie nas otaczającej. Te podwójne punkty wydają się dosyć bezużyteczne jak dla mnie. Bardzo rzadko coś dają. No tyle, że właśnie teraz się akurat w końcu przyjrzałem i faktycznie po tej setce życie mi kolejne wskoczyło. Ale tu jest... Tu jest bardzo ostry ten timing. Ciężki do wyczucia. Chcę tutaj iść. Ten nawet mnie goni w stronę tła, a wy jesteście nie do przebicia. Co ja chcę teraz zrobić? Myślałem, że się przebiję przez niego w taki sposób, tracąc życie i wykorzystując tą nieśmiertelność pewną. Domyślam się, że taki prawidłowy sposób na zrobienie tego to podlecenie w tą stronę i zaraz po prostu w wymiarze światła zaczną nam wyskakiwać przeciwnicy, którzy pozwolą nam rozbić sobie tych przeciwników z tyłu. No więcej nam potrzebne nie jest, bo ten jeden akurat jest bardzo, bardzo łatwy do unikania. No i tutaj naprawdę mamy sporo fajnych... Jak ty zostałeś ze mną? Ciebie nie powinno tu być, powinieneś... A, ta fizyka jest szalona. No gorzej nie mogli mnie po prostu tutaj wyrzucić. Prosto w przepaść. Jakbym wiedział, co mnie czeka, to bym nie wpadł może w taką przepaść, ale skąd wiedzieć mogłem? A ty się przestań tutaj ślizgać. Na miłość boską. Klonoa, co z tobą? Jest nie tak. Gdzie jesteśmy? Jest! To ty, mały bachorze! Gladiolus! Mroczny duch! Twój błąd, Yoka! Panie? Te młodziki były po prostu zbyt silni! Miałem na myśli, że nieważne! Nieważne! Gladiolus! Czego chcesz? Co? Czego chcę? To jest prosta zemsta! Zemsta? Tak, głupcy ze swoimi głupimi snami zamknęli mnie w ciemności. Cóż, ja teraz zapewnię im wszystkim ciemność i temu całemu światowi też. Całe morze ciemności. Mamy Dive Lefice w naszych rękach. Księżycowe Królestwo będzie znosić jajo destrukcji i niedługo zrzuci je na ten cały świat. Czas nadszedł. Ja również. Gladiolusie! Musimy go zatrzymać, musimy iść za nim, żeby go zatrzymać też. Już tak się nie śpieszcie! Co? Nie widzicie? W końcu z tobą zawalczymy. Jeśli tego nie zakończymy raz na zawsze, nie będę w stanie żyć ze sobą. No zaraz nie będziesz żyć w ogóle. Zobaczycie, doświadczcie mojej mocy ciemności. No hej. To wygląda fajnie, to wygląda strasznie fajnie. Ale powiedz mi, co potrafisz? Potrafisz mi stawiać blokady drogowe w najgorszym możliwym momencie. Co? Musimy być mega celni? No, nie wiem, czemu za pierwszym razem to nie trafiło. Trudno, się mówi. Pięknie. Mogę tak z daleka? Raczej mogę, wow. Bardzo dobrze to wychodzi jak na razie. Zapraszam, zapraszam, zapraszam! Sobie odpalił nieśmiertelność.
zamienił się w wielkiego smoka. Zaraz, co? Muszę zrobić całą arenę złotą. Ej, nie skacz tak mi! Kto ci pozwolił? Takie były moje pierwsze przypuszczenia, że każdy tutaj... Każde pole będzie przyciskiem, ale potem przez chwilę myślałem, że może jednak nie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Idealnie. Jeszcze jeden obrót. Okej. Łap za to jeszcze. Serducho mi uciekło. Nie, ci przeciwnicy skaczący są najgorsi. Co robimy? Mogę prosić o pomoc jakąś? No zrobiłem co chciałeś. Pora, żebyś się odwdzięczył. Na ciebie już poczekam. Nie wiem dokładnie co on tutaj robi. Sobie biega. A też nie miałem okazji jeszcze zobaczyć, żeby atakował tu. Aha. Tylko nie jestem pewny, jak on mnie wtedy zaatakował. Co on zrobił? No, niczemu to nie trafia na przykład. Robię jakieś ataki, ale... Jak rozumiem, pięści jego świecące mnie trafiają? Co się stało? Ty ślizganie! Po prostu nie mogę go... w ręce trafić? Dobra, dobra, wszystko się wyjaśnia. Chwilę mi zajęło wyłapanie tego. Zbyt długą chwilę, ale no sorry. Tak wyszło. Ja też nie żebym miał dużo opcji, chociaż nie, no myślę, że można się jak najbardziej nauczyć tego timingu. Tutaj przychodzi w tą swoją smoczą fazę. Transformacja jest przepiękna i ta, tak wygląda ten wielki, wielki smog. Tylko ci przeciwnicy tutaj to takie zło. Po prostu. Miałem teraz taki pomysł, żeby pod nim przejść, jak będzie skakać. Ale chyba był to pomysł niezbyt mądry. Pięknie. Coś takiego? Nie wiem, wydaje się to nie najbardziej optymalne. Ale jeśli skuteczne, to co w tym złego? Ej, nawet jeśli zginąłem te dwa razy, tak skończyć walkę z pełnym zdrowiem, byłoby rzeczą chyba całkiem fajną. I teraz nic nie robisz. Ale co, masz te pięści teraz szybciej się kręcące? Że jest tak ciężko ciebie trafić, czy co? No zacznij kręcić. No w sumie nie jestem pewny. No sobie kręcą się cały czas. Nie mam jak mu ich wybić. Też ciężko jest naprawdę wyczuć tutaj czas chyba dobry. Za dużo was tu trochę? Nie wiem, mogę tak rzucać, aż się uda. Znaczy jak jest blisko mnie, no to faktycznie coś tam jeszcze można wykminić sobie. No ale za duże są te jego łapy. Przede wszystkim mam wrażenie, że to powinno trafiać, a przelatuje bokiem. Na przykład to. Jakim prawem? Pojawiaj się! To jest jednak czasówka? Jeśli tak, to ciekawie. Jeśli przechodzi do tej drugiej fazy po pewnym czasie, a nie po... w zależności od tego, ile ma zdrowia. Fioletowe. Jest. Cały czas pełne zdrowie. Oj, tu jest bardzo źle. Było tak wiele przeciwników przez zbyt długą chwilę. No nie! Ale cały czas wszystko jest możliwe. Możemy jeszcze przez pewną chwilę pomarzyć sobie. Omiń go. Teraz robi sam nie wiem dokładnie co.
bo dużo słabszy atak. Miał te szalenie szybkie, a potem znowu nam wyciąga takie, które leci sobie tak bardzo, bardzo powoli. Tylko teraz nie zepsujmy tego i nie pozwólmy mu na trzecią transformację. Na pewno to nie będzie dobry sposób, żeby z to zacząć. Jest? No nie powiecie mi, że to nie trafiło. Rozumiem, że to nie trafiło, ale nie powiecie mi, że tamto niby nie trafiło. Wiem, już niech będzie, że oberwę. Ale... Dobra, jeszcze nie koniec. No, pojawiałeś się i zniknąłeś. Już nie obchodzi mnie, że oberwę. Naprawdę chcę to skończyć. No, ho. Czas wydaje się dobiegać końca. Jaka szkoda. Tak pokonany, pozbawiony honoru. Ale, czas się dobiega. Słuchajcie mnie. Dźwięk księżycowego królestwa powróci. Skończycie w ciemności, w koszmarze, w świecie pustki i niczego. Mój Gladiolusie. Mój Gladi. Energia koszmaru rozprzestrzenia się po świecie. Dawaj, Konoha. No co, no to ty